Koordynacja zamiaru. Realizacja najgorszych oczekiwań u osób skłonnych do negatywizmu potwierdza, że człowiek jest w stanie wpływać na bieg wydarzeń. Każde zdarzenie na linii życia ma dwa rozgałęzienia w przestrzeni wariantów – w pomyślną i niepomyślną stronę. Za każdym razem, gdy spotyka cię jakieś wydarzenie, dokonujesz wyboru, jak się do niego odnieść. Jeśli traktujesz zdarzenie jako pozytywne, trafiasz na pomyślne odgałęzienie linii życia. Jednak skłonność do negatywizmu zmusza cię do wyrażania niezadowolenia i wyboru niepomyślnego rozgałęzienia. Gdy tylko coś cię zdenerwuje, natychmiast wydarza się kolejna przykrość. Oto jak dochodzi do tego, że nieszczęścia chodzą parami, ale ciąg nieprzyjemności powstaje nie jako następstwo nieszczęścia, tylko w wyniku twojego stosunku do niego. Powtarzalność schematu, zasada kształtuje się na podstawie twojego wyboru, którego dokonujesz na rozdrożu. Analizując stopień swojej skłonności do negatywizmu, możesz sobie wyobrazić, dokąd prowadzi cię przez całe życie taki właśnie ciąg negatywnych rozgałęzień. Zasada koordynacji zamiaru brzmi następująco. Jeśli postanowisz postrzegać pozornie negatywne zmiany w scenariuszu jako pozytywne, to wtedy takimi właśnie będą. Kierując się tą zasadą, będziesz mógł osiągnąć taki sam sukces w zdarzeniach pozytywnych, jaki negatywiści osiągają w swoich najgorszych oczekiwaniach.